Agata Duda przeżyła życiowy dramat. Sytuacja była bardzo poważna, zdawało się, że nie ma z niej żadnego wyjścia. Jej bliscy znaleźli się w poważnych tarapatach. Pierwsza dama robiła wszystko, co w jej mocy, by pomóc swoim krewnym. Nie szczędziła środków, szukała pomocy nawet u papieża. Trudno uwierzyć, że zdecydowała się na taki krok. Agata Duda znalazła się w dramatycznej sytuacji, która wydawała się nie mieć żadnego rozwiązania. Pierwsza dama błagała o pomoc, nie miała pojęcia, jak rozwiązać problemy, które dotknęły jej bliskich. Dopiero Ojciec Święty udzielił jej tak potrzebnego wsparcia. Agata Duda przeżyła życiowy dramat. Agata Duda towarzyszyła ostatnio mężowi w zagranicznym wyjeździe dyplomatycznym do Włoch. Para była widywana w różnych znamiennych miejscach. Tabloidy donoszą, że to jednak wycieczka do Watykanu sprawiła pierwszej damie najwięcej radości. Agata Duda jest osobą głęboko wierzącą, dlatego wizyta miała dla niej duże znaczenie duchowe. Wizyta miała także prywatny cel. Żona Andrzeja Dudy chciała podziękować papieżowi za dramatyczne wydarzenie, które miało miejsce w jej życiu. Pragnęła podziękować za ostatnie, tak przełomowe dla jej męża miesiące, powrót jedynaczki do kraju oraz przede wszystkim poprosić o zdrowie dla ukochanego ojca i siłę dla mamy, donosi reporter Dobrego Tygodnia. To właśnie stan zdrowia ojca, Juliana Kornhausera, od wielu lat jest dla pierwszej damy priorytetową kwestią. Sytuacja życiowa mężczyzny jest bardzo poważna. Przez lata przeszedł rozległy udar, na skutek którego cierpi na afazję i paraliż prawej strony ciała. Opiekę nad nim od długiego czasu sprawuje jego żona. Niestety, z roku na rok to zadanie jest dla niej coraz cięższe i bardziej wyczerpujące. Jej oddanie to godne podziwu wzór prawdziwej miłości, chwalił panią Alicję ojciec Andrzeja Dudy, Jan. Dwa. Trzy. Agata Duda nie ukrywa, że mama jest mentorką także dla niej. Podczas wizyty w Watykanie para prezydencka odwiedziła grób Jana Pawła II. Pierwsza dama długo i gorliwie modliła się, dziękując za pomoc i siłę, którą uzyskała po życiowym dramacie. Przed kilkoma laty szukała wsparcia gdzie tylko mogła. Myślała o tym, jak cierpiał w ostatnich latach życia, a jej serce było przy chorym tacie. To o jego zdrowie prosiła świętego. Wierzę, że dzięki jego wstawiennictwu zostanie wysłuchana, dodaje tabloid. Źródło: Pomponik.